to rząd ma wszystkie instrumenty w ręku, żeby tych przedsiębiorców wspierać. To, co dzisiaj, czego dzisiaj na pewno brakuje w polskiej polityce handlowej, w polityce państwa wobec także przedsiębiorców, to jest właśnie szeroko rozbudowana dyplomacja handlowa i współpraca pomiędzy biznesem a właśnie urzędnikami państwowymi w tej kwestii, gdzie tutaj państwo nie powinno być wrogiem tego przedsiębiorstwa. Polski sektor rolno-spożywczy ma olbrzymi, kompletnie od wielu lat kompletnie niewykorzystany potencjał wizerunkowy. Więc pytanie, czy chcemy się zwijać? Konsekwencją będzie również upadek znacznej ilości gospodarstw. Czy chcemy wykorzystać potencjał polskiego rolnictwa i wtedy musimy myśleć o rynkach zewnętrznych. Także 40 miliardów na pewno powinniśmy przekroczyć w tym roku. Ponad 23% wzrost. To jest zasługa przede wszystkim polskich przedsiębiorców i polskich rolników. Szanowni panowie ministrowie, szanowni państwo, w trakcie dzisiejszej debaty będziemy starali się państwu przybliżyć rangę eksportu do dalszego wzrostu gospodarczego Polski, tak potrzebnego w dobie obecnego kryzysu gospodarczego. Rangę eksportu podkreślimy na bazie rynku mleka. Rynek mleka i przetworów mlecznych już od 2004 roku był objęty największą liczbą regulacji rynkowych w ramach wspólnej polityki rolnej i od samego początku istnienia Unii był uznany za rynek najtrudniejszy. Jeśli chodzi o rynek mleka w Polsce, aktualnie mleka w Polsce produkujemy ponad 14 miliardów litrów mleka rocznie, natomiast do przemysłu trafia 12 miliardów. Jeśli chodzi o potencjał produkcyjny Polski, to wystarczy sięgnąć wstecz do 1989 roku, kiedy w Polsce produkowano 16, a nawet 17 miliardów litrów mleka. Zatem w Polsce potencjał produkcyjny jest w głównej mierze niestety niewykorzystany, a zwiększanie produkcji poprzez ekonomię skali jest niezbędne do tego, żeby zapewnić opłacalność całemu sektorowi mleczarskiemu, czyli przetwórniom, a w szczególności rolnikom. Zatem dysponując dobrymi warunkami naturalnymi do produkcji mleka, a przede wszystkim niewykorzystanym potencjałem w zakresie trwałych użytków zielonych, moglibyśmy w najbliższej przyszłości tę produkcję nawet podwoić. Ale co z tym mlekiem się dzieje dalej? Otóż z tych 12 miliardów litrów mleka 65% trafia na rynek krajowy, czyli podlega tak zwanej konsumpcji wewnętrznej, natomiast powyżej 35% rok do roku trafia na rynek światowy. Póki co największym odbiorcą polskich artykułów mleczarskich jest wciąż Unia Europejska, natomiast z krajów pozaunijnych największym partnerem handlowym są Chiny. Chiny nie budzą tu specjalnego zdziwienia, ponieważ Chiny są nie tylko największym importerem artykułów spożywczych, ale również największym importerem światowym artykułów mleczarskich. W związku z tym o relacji czy też kondycji rynku światowego, a również rynku polskiego, ponieważ funkcjonujemy niejako na rynku globalnym, będą zależały, czy będą na to wpływały w szczególności relacje pomiędzy importerami i eksporterami w zakresie tych istotnych rynków strategicznych. Czyli w szczególności będzie to rynek chiński. Jeśli chodzi o kraje Unii Europejskiej, to spośród tych 65%, które trafia na rynek wspólnotowy, największym naszym partnerem handlowym są Niemcy, dlatego że odbierają około 23% naszej produkcji mleka, oczywiście zarówno w formie mleka płynnego, jak i mleka przetworzonego. Natomiast co istotne, ta produkcja podlega dalszemu reeksportowi, i to głównie właśnie na rynek chiński. W związku z tym po raz kolejny warto podkreślić, że relacje gospodarcze z Chinami mogą być tu kluczowe do stabilizacji cen zarówno światowych, jak i tych krajowych, ponieważ funkcjonując w oparciu o produkty światowe, takie jak mleko w proszku czy masło, funkcjonujemy niejako na rynku globalnym. Jeśli chodzi o naszą aktualną pozycję w świecie i w Unii Europejskiej, to jako producent mleka zajmujemy obecnie czwartą pozycję, natomiast ze względu na
na pewne ograniczenia płynące ze strony Komisji Europejskiej, ale też rządu holenderskiego. Holandia najprawdopodobniej zostanie wyprzedzona przez Polskę już w najbliższych miesiącach, zajmując trzecią produkcję na rynku wspólnotowym. Jeśli chodzi o światową produkcję mleka, to zajmujemy póki co 12. pozycję, oczywiście również z możliwością awansu. Co jest potrzebne zatem do tego, żeby te pozycje gruntować, żeby te pozycje zwiększać i tę przewagę konkurencyjną skutecznie budować? Potrzebny jest w szczególności eksport. Zobrazuję to Państwu na podstawie cen mleka surowego na rynku wspólnotowym. Otóż w ubiegłym miesiącu średnia cena mleka w skupie wyniosła 2,44 zł netto za 1 litr, natomiast cena mleka wyrażona w ekwiwalencie produktów masowych, czyli mleka w proszku oraz masła, wyniosła 3,17 zł netto za litr. W związku z powyższym mamy różnicę sięgającą około 70 groszy, która jest wypracowywana wyłącznie przez eksport. W Polsce podobną rolę pełni mleko przerzutowe albo też mleko kontraktowane w transakcjach spotowych, które od wielu miesięcy również znacząco przewyższa ceny mleka w skupie. Niejednokrotnie było tak, że ta cena mleka spotowego, czyli również wyrażona w ekwiwalencie produktów eksportowych, była aż o złotówkę wyższa w stosunku do średniej ceny mleka w skupie. W związku z tym potrzebny jest nam dalszy rozwój eksportu, ale żeby konkurować skutecznie na arenie międzynarodowej, potrzebna jest nam skala, żeby poprzez redukcję kosztów jednostkowych osiągać zyski zarówno na poziomach gospodarstw rolnych, jak i przemysłu przetwórczego. Potrzebne są oczywiście skuteczne działania w gospodarce eksportowej, czy też na arenie międzynarodowej. I teraz odwołam się do teorii ekonomii. Otóż każda gospodarka światowa stoi tak naprawdę na takich czterech istotnych fundamentach. Pierwszy to konsumpcja wewnętrzna, drugi to inwestycje krajowe, trzeci istotny punkt to eksport, a czwarty inwestycje zagraniczne. W tych trzech pierwszych filarach Polska jest już, no można powiedzieć, istotnym, liczącym się partnerem, natomiast póki co ta ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw mleczarskich i z branży spożywczej jest póki co niewystarczająca. W związku z tym potrzebna jest nam dalsza ekspansja polskiej gospodarki poprzez rozwój właśnie tych inwestycji zagranicznych. I teraz w jaki sposób można te działania prowadzić? Potrzebna jest oczywiście reprezentacja polskiej gospodarki, polskiego sektora spożywczego za granicą, która dotychczas była oparta na tak zwanej dyplomacji konsularnej, natomiast wszystkie gospodarki istotne światowe opierają to również na dyplomacji gospodarczej. Z ostatniej debaty z Ministerstwem Rolnictwa dowiedzieliśmy się, że na rynku chińskim są oddelegowane z Ministerstwa Rolnictwa w Polsce jedynie dwie osoby. Z kolei z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, czyli również istotnej agencji rządowej, na rynku z kolei indyjskim, który pod względem liczebności jest zbliżony do rynku chińskiego, również pracują dwie osoby. Natomiast z kolei nasi konkurenci tworzą placówki poprzez dyplomację gospodarczą i w sposób, bym określił, metodyczny czy też precyzyjny penetrują te rynki zewnętrzne, te rynki strategiczne, po to, żeby w sposób skuteczny lokować te produkty. Zatem w naszym interesie narodowym jest to, żeby w pierwszej kolejności bronić tych rynków zbytu już istniejących, czyli choćby Chin, również dobrych relacji z naszymi odbiorcami w Unii Europejskiej, ale wciąż poszukiwać rynków zbytu. Jeśli chodzi o rynki zbytu, które tu się same nasuwają dla przemysłu mleczarskiego, no to są w szczególności Chiny, jest to Bliski i Daleki Wschód, jest to Półwysep Arabski, który jest dość zasobny kapitałowo z uwagi na wpływy surowców energetycznych, jest to Afryka Północna i Afryka Środkowa, czyli mówimy tu przede wszystkim o potencjale w zakresie rozwoju w tak zwanej Czarnej Afryce, dlatego że tam mamy wciąż potencjał niewykorzystany. W związku z tym potrzebna jest kooperacja polskich przedsiębiorców,
przedsiębiorców, tych odbierających, czyli importerów, potrzebna jest kooperacja również polskiego rządu, polskich służb dyplomatycznych oraz tego rynku docelowego, czyli rządu chińskiego, indyjskiego, afrykańskiego czy krajów afrykańskich wraz z dyplomacją gospodarczą. W taki sposób działają wszystkie gospodarki istotnie rozwinięte i tu ponownie warto byłoby się odwołać do naszego wciąż niewykorzystanego potencjału w zakresie rozwoju produkcji rolnej. Wróćmy zatem do rynku mleka i do kosztów produkcji. Otóż produkcja mleka na trwałych użytkach zielonych jest przeciętnie dwukrotnie tańsza, aniżeli ta wykonywana na gruntach ornych. W związku z tym, że Polska zajmuje niestety niechlubne miejsce pierwsze w zakresie niewykorzystanego potencjału trwałych użytków zielonych, należy nasze działania prowadzić w kierunku dalszego wzrostu produkcji rolnej jako czynnika istotnego czy niezbędnego do dalszego wzrostu gospodarczego. Zatem nie należy produkcji ograniczać, ponieważ ograniczenie produkcji będzie istotnie koszty produkcji podwyższało, a zatem te koszty będą musiały być przeniesione niejako na produkt końcowy, który w zderzeniu na arenie międzynarodowej z produktami światowymi po prostu najzwyczajniej w świecie odpadnie. Pewien przedsmak wzrostu takiego nieuzasadnionego kosztów produkcji obserwujemy obecnie wśród produktów wegańskich, wśród produktów ekologicznych i innych, które w tej chwili są niekonkurencyjne w stosunku do produktów konwencjonalnych, zatem obserwowany już jest dość gwałtowny spadek popytu. Zatem w przypadku zmniejszenia produkcji możemy spodziewać się niestety ograniczonego popytu na nasze produkty zarówno na rynku krajowym, jak i na arenie międzynarodowej, gdzie de facto decyduje skala, gdzie de facto decyduje określony wolumen i przede wszystkim cena. Zatem potrzebna jest wspólna inicjatywa oparta na układzie czworokąta. Polski rząd, rząd gospodarki zainteresowanej importem polskich artykułów mleczarskich czy spożywczych, polscy przedsiębiorcy i przedsiębiorcy zainteresowani importem, czyli na przykład chińscy. I tylko w tej relacji te działania będą skuteczne i efektywne. Sam biznes sobie delikatnie mówiąc nie poradzi, ale sama polityka bez tego biznesu sobie również nie poradzi, ponieważ potrzebne jest niejako sprowadzenie pewnych dobrych inicjatyw na ziemię i wprowadzenie tego głosu praktyków, który tu jest niezbędny. Natomiast jeśli chodzi o rynek chiński, to tu trzeba podkreślić, że bez tej polityki no, te działania też będą nieskuteczne. Zatem w pierwszej kolejności mamy do czynienia z tą dyplomacją gospodarczą konsularną i ze wspomaganiem istotnym ze strony biznesu. Zatem podsumowując, szansa, przed którą stoi polska gospodarka, musi być wykorzystana, ponieważ mamy zarówno warunki naturalne, jak i potencjał w zakresie rozwoju produkcji mleka, które będą niezwykle istotnym kołem zamachowym do rozwoju gospodarki rolnej i gospodarki Polski ogółem. Dziękuję. Szanowni Państwo, z tej prelekcji, którą przed chwilą usłyszeliśmy, myślę, że powinno wybrzmieć przede wszystkim jedno. Rolnictwo to pieniądze. Pieniądze, gospodarka i zyski. Tylko, drodzy Państwo, to, czy te zyski będą generowane przez polskie gospodarstwa, czy te zyski będą generowane przez przetwórstwo rolno-spożywcze, zależy trochę od polityki państwa. A w sumie, nie łudźmy się, zależy głównie od polityki państwa, czyli od tego, co, drodzy Państwo, państwa ugrupowania będą realizować w polskim parlamencie. I to jest pytanie pierwsze. Jak Państwo, drodzy Państwo, widzicie, to jak obecnie rząd postępuje z kwestią zdobywania nowych rynków zbytu, z utrzymaniem się na tych rynkach? Czy według Państwa sytuacja jest stabilna, czy niestety mogą za chwilę pojawić się sytuacje, które niestety nas z tych rynków wypchną? Czyli trochę nawiązując do tego, co przed chwilą usłyszeliśmy, co, drodzy Państwo, zrobić, żeby ten kryzys nie nadszedł? Tradycyjne 2,5 minuty. Ja oczywiście z moim magicznym stoperem dzisiaj nie mam co prawda długopisu różowego, ale mam niebieski, więc będę oczywiście pokazywać, kiedy kończy się czas. I pierwszego o wypowiedź poproszę pana ministra Cieciura.
Dziękuję. Szanowni Państwo, dzień dobry. Bardzo miło się spotkać w tej atmosferze. W ogóle gratuluję pomysłu. Nie wiem, czy to wcześniej też organizowaliście w tym miejscu, w tej formule. Natomiast jeśli jest to pierwszy raz, to na pewno to jest dobry kierunek. Uważam, że warto w takim gronie, w takim miejscu rozmawiać o polskim rolnictwie. Warto rozmawiać o tym, jak je unowocześniać i wspierać. I cieszę się, że też mogę dzisiaj z Państwem tutaj ten wieczór spędzić. Jeśli chodzi o nowe rynki zbytu i o to, w jaki sposób należałoby je w dalszym ciągu zdobywać. Na samym początku ja nie jestem wielkim zwolennikiem tego, że jest to obowiązek państwa jako takiego. Uważam, że to jednak domena przedsiębiorców, jest to domena firm, które operują na tych rynkach. Państwo jedynie powinno wspierać, tworzyć pewne ramy, w które mogłyby się te przedsiębiorstwa wpisywać. I natomiast my nie mamy takich możliwości, nie mamy takich narzędzi do tego, żeby taką politykę w sposób ciągły, nieustanny prowadzić, bo tak naprawdę to zależy od przedsiębiorców, zależy, a w tym przypadku szczególnie od rolników. Natomiast my oczywiście takie działania podejmujemy, jest ich, myślę, że coraz więcej, szczególnie jest ich coraz więcej po okresie pandemii i po wybuchu wojny na Ukrainie. Po okresie pandemii, kiedy te rynki z żywności, również transportu zostały zaburzone i wiele państw zaczęło szukać stabilnych dostawców żywności do swoich krajów, a po wybuchu wojny, w wyniku tej oczywiście wojny również na żywność, którą rozpoczął Putin i Rosja, to była kolejna fala państw, które potrzebowały nowych dostawców żywności, ale tutaj jeszcze nałożył się kolejny efekt, czyli takiej sympatii do Polski, gdzie wiele państw deklarowało, że chcemy z wami współpracować, chcemy od was kupować rzeczy, bo was polubiliśmy. To, co robicie dla Ukraińców, robi nam na nas wrażenie, chcemy od was kupować żywność. Chociażby. I tak było chociażby w Dubaju, na targach Expo w Dubaju, gdzie byliśmy jako resort rolnictwa i rozmawialiśmy z krajami Bliskiego Wschodu. I ta współpraca i ta relacja udało ją się nawiązać. Myślę, że takim przykładem jest to, że jutro w ministerstwie spotykam się z takim najważniejszym ministrem do spraw jakby bezpieczeństwa żywnościowego ze strony Emiratów Arabskich. Przyjeżdża on do Warszawy, spotyka się z szeregiem ministerstw i wcześniej politycy z tego regionu pomijali Ministerstwo Rolnictwa. Dzisiaj są naszymi gośćmi i to jest jedno z pierwszych wizyt. Teraz skończyła się już ta wizyta prezydenta Dudy w Afryce. Bardzo ważna, strategiczna wizyta prezydenta Dudy w Afryce. I jej współuczestnikiem jest przecież był Ryszard Bartosik, nasz minister, i też rozmawiał z tymi państwami na temat tego, jak dostarczać im żywność, czego potrzebują i jak możemy tak naprawdę współpracować. Kilka tygodni temu Lech Kołakowski, również nasz wiceminister, był w Wietnamie i tam z kolei uruchomiliśmy możliwości sprzedaży, handlu wołowiną. Także tych działań z naszej strony politycznych, ale również instytucjonalnych, czy raczej przede wszystkim politycznych jest całkiem sporo. Myślę, że warto dyskutować oczywiście, jakie tworzyć instrumentarium do tego, aby myślę, że ten dobry czas dla polskiej żywności na nowo wykorzystać. Wspomniał pan minister o tym, że my jako rząd, my jako państwo nie mamy takich mechanizmów i rozwój eksportu i pozyskiwanie nowych rynków zbytu to jednak domena przedsiębiorców. Całkowita zgoda. To, że przedsiębiorcy dają radę, pokazała czy sytuacja po pandemii, czy sytuacja po wojnie, czy w trakcie wojny na Ukrainie, gdzie okazuje się, że ten eksport nie tyle nie ustał, a nawet się rozwija. Tylko pytanie, co zrobić i jakie działania podjąć, żeby rząd jednak tego kija w szprychy czasem nie włożył. I z tym pytaniem do opozycji, Polskie Stronnictwo Ludowe, Stefan Krajewski. Dzień dobry Państwu, cieszę się, że mogę tutaj być. Czuję się jak na zebraniu sołeckim, w ważnym towarzystwie, a nie przed komputerem, tak jak zawsze się spotykaliśmy. No i tutaj zacznę od tego, że właśnie to, co było wcześniej mówione przed przedmówcę, to ten rynek mleka jest akurat w moim przypadku bardzo ważny, bo województwo podlaskie to mleczne królestwo. Mój brat prowadzi takie gospodarstwo, ale od razu tutaj muszę wyjaśnić, że ani hektarów, ani ciągników, ani maszyn rolniczych nie posiadam. Brat je wszystkie posiada. No a wracając już do tematu i mówiąc zupełnie poważnie, no nie zgodzę się z moim przedmówcą, panem ministrem, bo właśnie to rząd ma wszystkie instrumenty w ręku, żeby tych przedsiębiorców wspierać. Bo zobaczcie, co by było, gdyby weszła piątka Kaczyńskiego, przychodzi pandemia i jeszcze czas wojny. Całe szczęście, że jedną rzecz, na którą mieliśmy wpływ, udało się powstrzymać.
A gdyby to zostało przegłosowane, dzisiaj jeszcze tych problemów by polscy rolnicy, polscy przedsiębiorcy mieli dużo więcej. Kolejna rzecz, to co rozpoczął pan minister Ardanowski i mówił o tym i próbował to zrobić, żeby byli radcowie rolni. Tych radców rolnych nam potrzeba, żeby oni przygotowywali ten grunt. To nie wszystko zrobi jedna wizyta czy prezydenta, czy sekretarza stanu, czy ministra konstytucyjnego. Trzeba to później wszystko dopracować, dograć. I oczywiście duży przedsiębiorca sobie sam poradzi. Tak jak sobie radzą polskie spółdzielnie mleczarskie na przykład, że one już nie potrzebują tego wsparcia, ale ci mniejsi przedsiębiorcy właśnie, żeby to, ten zaczątek zrobić, no to jest potrzebne działanie polityczne, działanie właśnie tych przedstawicieli, którzy i przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych, i przy PAIH-u działają, i przy KOWR-ze, przy wszystkich instytucjach okołorolniczych. To jest jedna kwestia, budowanie tej polskiej marki, a z drugiej strony właśnie to, co pani Monika raczyła powiedzieć o tych kwestiach, żeby nie wkładać tego kija w szprychy, bo przepisy fitosanitarne, które wiele obszarów blokują, nowelizacje ustaw, których tak naprawdę nie powinno dzisiaj być, a są robione, które wnoszą więcej złego niż dobrego. I to powinno być naszym wspólnym działaniem i rządzących, i opozycji, żebyśmy znaleźli to, co nas wyróżnia, bo tak jak w przypadku rynku mleka, my sprzedajemy produkt już końcowy, ale drób chociażby, my sprzedajemy na ilość, to jest tak zwany produkt no name, który wychodzi oczywiście w dużych ilościach, ale powinien być przetworzony, bo na tym zarobić się zawsze da więcej. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Faktycznie jak jesteśmy zdalnie, to jest mi łatwiej, bo zawsze siedzi z nami taki Maciek po drugiej stronie, którego Państwo nie widzicie, i on ma taką magiczną moc wyciszania. Ale tutaj chyba jest też pan, który ma taką możliwość, więc jak macham i to nie reaguje, to może uskutecznimy jakąś metodę. Bardzo dziękuję za tą wypowiedź niebieskiego koloru. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do Konfederacji. Panie pośle. Są jakieś mechanizmy? Rynek poradzi sobie sam, czy jednak polityka musi interweniować? Sprawa wygląda tak, że poniekąd obaj panowie macie rację w tej kwestii, że państwo musi stworzyć takie warunki dla przedsiębiorców, by oni mogli swobodnie, po pierwsze, pracować w kraju, po drugie właśnie też robić ekspansję za granicę, robić także eksport. Do tego trzeba stworzyć odpowiednie warunki. I to jest podstawa. Jeśli te warunki są odpowiednio zachowane, to w tym wypadku państwo może się rozwijać, przedsiębiorcy mogą się rozwijać i sprzedawać. Ważne, myślę, co tutaj na pewno jest do korekcji, do tego, co powinno się zmienić w polskiej polityce handlowej, ponieważ musimy też wziąć pod uwagę, jakim krajem dzisiaj jesteśmy. Jesteśmy krajem średniej wielkości, który ma dość ograniczony też wpływ na rzeczywistość i na inne państwa, więc przede wszystkim powinniśmy wykorzystywać okazję. To, czego dzisiaj na pewno brakuje w polskiej polityce handlowej, w polityce państwa, wobec także przedsiębiorców, to jest właśnie szeroko rozbudowana dyplomacja handlowa i współpraca pomiędzy biznesem a właśnie urzędnikami państwowymi w tej kwestii, gdzie tutaj państwo nie powinno być wrogiem tego przedsiębiorcy. Mamy dzisiaj w zasadzie trzy instytucje, które zajmują się mniej lub bardziej dyplomacją handlową. Mamy tutaj Polską Agencję Inwestycji i Handlu, tak, która jest w Ministerstwie Rozwoju bodaj, w KOWR w Ministerstwie Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi i mamy radców handlowych, którzy są w MSZ-cie. Nie ma tutaj żadnego koordynatora, nie ma jasno określonej odpowiedzialnej osoby, jako instytucji nawet, która zajmowałaby się właśnie tą kwestią. Jeśli są trzy podmioty, które są za coś odpowiedzialne, to tak naprawdę odpowiedzialny nie jest nikt. I to jest rzecz, która jest sporym moim zdaniem problemem. To jest kwestia też, myślę, tego, jak wykorzystywane są na przykład fundusze promocji. Być może tutaj właśnie kwestia przesunięcia tych pieniędzy na to, by w każdej placówce dyplomatycznej byli analitycy, którzy się tym zajmują, byli doradcy, którzy się tym zajmują, ponieważ no mamy takie sytuacje. Przykład z roku, sprzed kilku lat, Angela Merkel w dzień po tym, jak zostały wprowadzone sankcje na Iran, pojechała do Iranu razem z polskimi, z niemieckimi przedsiębiorcami i tam zaczęła ustalać nowe warunki handlowe. Stąd to są rzeczy kluczowe, tak, by też reagować na to, jak
te rynki w innych państwach działają. No i tutaj dochodzimy jeszcze do jednej rzeczy, już powoli kończę. To jakie sygnały też dajemy politycznie do innych państw. Przykład, który już tutaj padł, piątki dla zwierząt. No pewnie gdyby nie Konfederacja, to nie wiadomo jakby to się skończyło. PSL też oczywiście pomógł, to prawda. Pan Ardanowski tutaj stracił ministerstwo. To dużo ludzi okupiło to w jakiś sposób. I brawo za to, że to się udało zatrzymać. Natomiast jaki to jest sygnał w świat? Taki sygnał, że prawo w Polsce może zmieniać się na bardzo niekorzystne i prawie 2 miliardy ludzi na świecie, którzy jedzą dzisiaj mięso koszer i halal na przykład, nie korzystałoby z niego, nie kupowałoby z Polski. A to wpływałoby także na inne artykuły rolno-spożywcze i nie tylko prawdopodobnie. To była magiczna piątka dla zwierząt i to, że byli posłowie, którzy jednak stanęli po stronie rolnictwa i tutaj, nie wiem czy Państwo widzą, tam mamy dwójkę też takich posłów, którzy stanęli po stronie rolników rolnictwa, więc serdecznie pozdrowienia dla Pana posła Jerzego Małeckiego i dla Pani poseł Agnieszki Górskiej. Pan poseł Małecki jak zawsze mnie nie słucha, ale pozdrawiam. I przechodzimy do Pani Prezes Monika Piątkowska, Polska 2050. Padły konkretne propozycje. Konsolidacja środków, które i tak wydatkujemy na promocję polskiej żywności, lepsze wydatkowanie, lepsza promocja i szybkie reagowanie. Jak Polska 2050 widzi tę kwestię? Polska 2050, Szymona Hołowni, taka jest pełna nazwa ugrupowania. Szanowni Państwo, okres kryzysu, a żyjemy absolutnie w czasach kryzysu, a nawiążę tutaj do rynku chińskiego i do języka chińskiego, a w języku chińskim kryzys to jest zlepek dwóch słów, zagrożenie i szansa. I chciałam powiedzieć, że my żyjemy w czasach niewykorzystanych szans. A od lutego smutnego wydarzenia, czyli od czasu agresji Rosji na Ukrainę, kompletnie nie wykorzystujemy możliwości, które z tych przykrych okoliczności świat przed nami otwiera. Pierwsza kwestia to chciałam powiedzieć, że polski sektor rolno-spożywczy ma olbrzymi, kompletnie od wielu lat kompletnie niewykorzystany potencjał wizerunkowy. Produkty rolno-spożywcze, nasz sektor, gdzie ten eksport z roku na rok rośnie bardzo dynamicznie, nawet w tych trudnych czasach i bez pomocy polskiego rządu, bo tej pomocy nie ma. Tu nawet słyszeliśmy, jak pan wiceminister powiedział, że właściwie niewiele jest do zrobienia. Nie zgodzę się, zaraz powiem, co można byłoby zrobić. Te szanse nie zostały wykorzystane, eksport rośnie, czyli rolnicy zdają egzamin, przetwórcy zdają egzamin, biznes zdaje egzamin, bo rzeczywiście, i tu się w tej części zgodzę, rzeczywiście zadaniem przedsiębiorców jest być kreatywnym i zdobywać nowe rynki. A jeżeli przedsiębiorcy nie mają dobrych warunków do rozwijania swoich biznesów w Polsce, to są kreatywni poza Polską, a nam zależy, żeby byli kreatywni jednak w Polsce. Co rząd i strona administracji rządowej powinna zrobić? No po pierwsze systemowo wykorzystać potencjał wizerunkowy. Tak jak Włochy kojarzą się z butami, tak jak Francja kojarzy się z winami, tak Polska powinna się kojarzyć z... Nie ma tych linków, nie ma. Nie brandujemy, nie wykorzystujemy potencjału. Nie ma koordynacji, nie ma systemowego wsparcia. Nie ma, tak, z wódką, z papieżem, z małym Fiatem, to są te zaszłości. Tak, wódka to jest fantastyczny towar, ale czy Polska ma do zaoferowania w sektorze rolno-spożywczym tylko i wyłącznie wódkę? O to chodzi. Nie wykorzystujemy zupełnie tego potencjału wizerunkowego, czyli na najwyższym poziomie, na poziomie wręcz bym powiedziała panie ministrze prezydenckim. To jest zadanie i to mówię bardzo życzliwie, naprawdę, to jest zadanie głowy państwa, żeby wyjeżdżając w swoje wyjazdy zagraniczne, zarówno prezydent, jak również Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wręcz nawet premier tu Angela Merkel padła, z tyłu za nim powinna być grupa przedsiębiorców, którym rząd otwiera drogę. Od strony takiej na dzień dobry, co daje na dzień dobry? Skraca dystans uwiarygadniania, daje wiarygodność. To są moi przedsiębiorcy, których się nie wstydzę. Konkretne rozwiązania w następnej turze, jeżeli można, bo widzę, że pani podnosi długopis magiczny. Oczywiście, że tak. Mówiła pani prezes o niewykorzystanych szansach. Padł pomysł radców rolnych, więc no nie sposób o to panie ministrze nie zapytać. Nie sposób nie zapytać o także trochę prezydencką rolę, która też została wywołana przez panią prezes. No i faktycznie tutaj uśmiechy co do przedsiębiorców. Pani prezes wspomniała, że przedsiębiorcy muszą stać za politykami, za premierem, za prezydentem i oni
po części są też reprezentowani dość dobrze na sali, więc myślę, że to też jest początek, myślę, że ciekawego projektu, dlatego że to, czego nasi widzowie nie widzą, a jesteśmy faktycznie cały czas online na kanale Świata Rolnika między innymi, ale także Instytutu Gospodarki Rolnej, to jest to, że drodzy Państwo, my wreszcie możemy się spotkać i porozmawiać. I to, co tutaj pada, to jest jedno, ale będzie też dużo, bardzo dużo rozmów kuluarowych, które są bardzo budujące, więc przechodzimy do tych radców rolnych. Panie ministrze? Ja trochę ogólniej powiem. Dyskusja na temat eksportu jest de facto dyskusją o przyszłym polskim rolnictwie. Czy chcemy to rolnictwo zwijać, tak jak sobie pewnie życzyłaby Unia Europejska, redukując wytwarzanie żywności w Polsce, pomimo tego, że jako jedyny kraj w Unii, czy jeden z nielicznych, mamy szansę na istotne zwiększenie produkcji, wykorzystanie tych wszystkich naszych przewag, nieużytków, możliwość zwiększania plonowania. Więc pytanie, czy chcemy się zwijać? Konsekwencją będzie również upadek znacznej ilości gospodarstw. Czy chcemy wykorzystać potencjał polskiego rolnictwa? I wtedy musimy myśleć o rynkach zewnętrznych, bo tej żywności jako żywo produkujemy i bylibyśmy w stanie produkować więcej ponad potrzeby żywnościowe naszego narodu. Czyli jesteśmy skazani na eksport. Tak jak kiedyś Fenicjanie mówili navigare necesse est, to ja ukułem taki slogan exportare necesse est. Jeżeli chcemy utrzymać polskie rolnictwo, jego potencjał, jego dochody, jak największą ilość rolników, to musimy eksportować. Jak to uczynić? Sprawa nie jest prosta i to na bardzo długą dyskusję, mam nadzieję, że jeszcze będę mógł głos później zabrać. Mamy firmy dwojakiego rodzaju. Małe firmy, które nigdy o eksporcie nie myślały i nie myślą, bo działają na rynku lokalnym i one nie chcą żadnego eksportu, to nie ta skala. Mamy firmy potężne, te spółdzielnie mleczarskie choćby tu wymienione, którym żadna pomoc nie jest potrzebna, one sobie poradzą, bo mają działy promocyjne, ludzi z językami, swoje placówki, już jakieś kontakty od dawna nawiązane. I mamy całą grupę firm średnich, które same sobie nie poradzą z zdobyciem rynków zewnętrznych. I tu musi pomóc rząd. Oczywiście te firmy muszą najpierw chcieć, muszą wykazać zainteresowanie, muszą być zainteresowane właśnie tym, żeby szukać innych rynków. I wtedy trzeba mieć to instrumentarium, które im pomaga. Ja pamiętam, to tak trochę dziegciu do beczki miodu. Pamiętam jak prezydent Kwaśniewski, zresztą również i prezydent Komorowski, realizując wyjazdy zagraniczne, brali ze sobą cały samolot prezesów różnych firm, no tych największych głównie, no bo jakoś trzeba było ich wybrać. Bardzo często to kończyło się na posmakowaniu tam specjałów miejscowej kuchni i spirytualiów. Żadnych efektów z tego nie było. Głowa państwa i Andrzej Duda to czyni, choćby teraz w czasie tych rozmów w trzech krajach afrykańskich i w innych, wszędzie gdzie jest problem żywności i polskiej oferty jest przedstawiany. To jest w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa. Bartosik tym razem towarzyszył prezydentowi. Ale to jest sprawa głębsza. Głowa państwa w większości krajów świata, w szczególności w Azji i w Afryce, jest tym, który uwiarygadnia firmę, uwiarygadnia podmiot. Tamte powiązania rodzinne, klanowe, różne inne są bardzo silne. Więc tu musi być bardzo wyraźne wskazanie, że firmy z Polski są popierane przez rząd. Ale drugie, to trzeba stworzyć również i realną możliwość udziału tych mniejszych firm w wydarzeniach targowych, promocyjnych, pomóc im na tych stoiskach i logistycznie, i finansowo, i w sensie językowym, tłumaczeń i tak dalej. To jest bardzo ważne. Oczywiście byłoby cudowne, gdybyśmy mogli stworzyć własny brand. To w drugiej turze o tym powiem. Bardzo ważne by było również to, już pani Moniko kończę, żebyśmy zwiększyli ilość tych radców rolnych. Dla mnie to jeszcze było w czasach Lepera, tak na marginesie, kiedy byłem wiceministrem. Wprowadziliśmy pierwszych radców rolnych i były problemy jak zwykle podziału kompetencji w rządzie, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych trochę się dąsało. Trzeba było chodzić do pani Fotygi, Ministerstwo Gospodarki swoje. Problem etatów. Ja wtedy zadecydowaliśmy, zresztą to powtórzyłem w 2020 roku, to w takim razie redukujemy ilość zatrudnienia w Ministerstwie Rolnictwa i przeznaczamy jakąś część etatów z Ministerstwa Rolnictwa dla tych
delegowanych przedstawicieli polskiego przemysłu rolno-spożywczego do różnych krajów. Ja się cieszę, że w ogóle tych dwóch do Chin mi się udało wysłać, bo tak to nic by tam nie było, jeszcze do paru, ale to powinniśmy rozwijać, szczególnie, że patrzymy z podziwem na przedstawicieli naradców rolnych i ich staw, ich zespoły tu w Warszawie. Ilu pracuje w ambasadzie francuskiej, niemieckiej, holenderskiej. Trochę się fascynujemy naszym eksportem, jak on nam pięknie rośnie, 37 miliardów z kawałkiem jakimś w tym roku pewnie urośnie. Cieszmy się z tego, to jest jakiś postęp i widzę wielką, nie ma też co w czambuł popełniać, to potępiać, bo to idzie w dobrym kierunku, ale mała Holandia eksportuje 70 parę miliardów euro. No więc musimy też również na to wszystko patrzeć. Bardzo dziękuję i przechodzimy do takiej postaci, która ma podwójną trudność, dlatego że z jednej strony Marcin Wroński, Partia Republikańska, ale z drugiej strony wicedyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, więc trochę też współwinny tego, jak teraz wygląda promocja polskiej żywności, jak wygląda finansowanie targów zagranicznych, czy te targi w Polsce organizujemy, więc bardzo proszę, 2,5 minuty na tłumaczenia. Dziękuję bardzo. Ja powiem na początku tak, że na początku powinniśmy spojrzeć w ogóle, jak nasz eksport właśnie się kształtował od wstąpienia do Unii Europejskiej. Wiadomo, że chcielibyśmy więcej, ja też chciałbym więcej, żebyśmy więcej sprzedawali, byli bardziej obecni, mieli bardziej silną markę za granicą, ale jak spojrzymy na to, to praktycznie od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej systematycznie mamy stały wzrost eksportu. W ostatnich 6 latach on jeszcze bardzo dynamicznie wzrósł. 37 miliardów euro, to co powiedział pan minister, za rok 2021. Za pierwsze półrocze tego roku mamy prawie 2 miliardy euro już, także 40 miliardów na pewno powinniśmy przekroczyć w tym roku. Ponad 23% wzrost. To jest zasługa przede wszystkim polskich przedsiębiorców i polskich rolników, bo to należą się im bardzo mocne podziękowania, ponieważ produkują i surowiec, i wyroby gotowe wysokiej jakości, które konkurują z powodzeniem z największymi krajami na świecie. Także tutaj na pewno należy się podziękowanie i to jest główna zasługa. I ta polska marka właśnie jest coraz bardziej rozpoznawalna, co widać po wynikach eksportu. Ja bym się nie zgodził, bo administracja rolna wykonuje swoje zadania i ułatwia przedsiębiorcom pozyskiwanie nowych rynków. Głównie jest to realizowane w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. My mamy to zadanie. I Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa około 20 targów międzynarodowych organizuje w ciągu roku. Zabiera tam przedsiębiorców, organizuje stoiska narodowe. Większość kosztów bierzemy na siebie, także przedsiębiorcy tylko niewielką ilość płacą takich kosztów. Oczywiście obsługę i językową, jeżeli to są kraje odległe, czyli o odmiennej kulturze, czy to religijnej, czy to organizujemy bardzo często przed takimi wyjazdami dla przedsiębiorców też różnego rodzaju szkolenia, żeby nie popełniali różnego rodzaju błędów, no bo są niektóre kraje na świecie na przykład, że niemile jest widziana kobieta w delegacjach, żeby to też należy o tym na przykład niekiedy wiedzieć, żeby takich błędów nie popełniać. I przedsiębiorcy są zadowoleni, także widać, że to przynosi efekty. Mało tego, oprócz tej listy takiej, której co roku zakładamy, że w tych targach bierzemy udział, jeżeli grupa przedsiębiorców zgłosi do KOWR-u chęć udziału w takich targach, to oczywiście za zgodą ministra rolnictwa takie targi są dopisywane i taka delegacja jest robiona. Jeżeli chodzi o budowanie i niewykorzystanie polskiej marki żywności, nie jest to do końca tak prawdą. No, spójrzmy rok 89, kiedy w Polsce upadła komuna. No to przecież my wtedy nawet nie mieliśmy na studiach marketingu, różnego rodzaju przedmiotów od promocji. W ogóle nie kształcono na przykład w Polsce kadr na ten temat, z tej dziedziny, ponieważ wszystko sprzedawało się bez problemu, bo był deficyt na wszystkiego rodzaju towary. I jednak tą pracę wykonaliśmy. Firmy zbudowały działy czy to promocji, czy marketingu. Uczelnie też kształcą swoich absolwentów. I widać to właśnie po tych wynikach, że jednak ten wzrost jest. Dziękuję. Bardzo dziękuję. I szanowni państwo, pewna komplikacja. Z racji tego, że zwykle jesteśmy w miarę komfortowych warunkach, dlatego że jesteśmy w sumie sam na sam. Ja tylko państwa grzecznie odpytuję, przepytuję i staram się być uprzejma, jak to w mojej naturze to leży. Ale teraz mamy tylu ludzi, którzy mają swoje pytania, więc przypominam państwu, że od tego momentu możecie państwo zgłaszać się. Drobne wypowiedzi,
półminutowe, więc bardzo proszę i przechodzimy, kolega się zgłasza, więc bardzo proszę, przy czym od razu drugie pytanie. Pan minister Ardanowski powiedział w międzyczasie, że kwestią fundamentalną jest to, co będzie dalej, czy my w ogóle będziemy mieli co eksportować, dlatego że niestety, ale zakusy Unii Europejskiej na ograniczenie produkcji są no niestety coraz większe. Przywołana Holandia, 75 miliardów eksportu, nagle się okazuje, że to za dużo, bo w sumie przecież można tą żywność importować, po co eksportować. I drodzy Państwo, teraz pytanie na drugą rundę pytań, mianowicie czy w Państwa opinii w ogóle za kilka lat będziemy mogli rozmawiać o tym eksporcie i jak ewentualnie, jakie takie trzy działania rząd teraz powinien podjąć, aby jednak ten rozwój eksportu i przede wszystkim rozwój krajowej produkcji wspierać. Oddaję głos na salę, pół minuty, czas start. Trzeba do mnie podejść chyba. Czy ja mogę dwa pytania w drodze awansu jako pierwszy? Pierwsze do pana ministra Ardanowskiego, jeżeli łaska, i drugie do pana posła Krajewskiego. 37 miliardów to oznacza, 40, tak jak mówi pan Wroński, to oznacza, że mamy wzrost rok do roku o 6 miliardów, jeżeli chodzi o eksport. Mówimy tutaj oczywiście o wartości euro. Tak. W przypadku mleka z 12 miliardów litrów bylibyśmy w stanie, jak tutaj rozmawialiśmy z kolegą przed, eksportować i produkować nawet dwa razy tyle. Dajcie polskim przedsiębiorcom i producentom 3 lata i bylibyśmy w stanie produkować dwa razy tyle. Ale nasuwają mi się dwa pytania. Pierwsze. I powiem radykalnie i wbiję trochę kij w mrowisko. Polityką unijną rządzą Niemcy i tutaj zwracam się w kierunku pana ministra Ardanowskiego. Sytuacja na linii licencja czy też cesja na możliwość ściągania produktów rolno-spożywczych z krajów Mercosur, czyli Mercado Lesor z Ameryki Południowej, kosztem producentów Unii Europejskiej, w tym polskich, za samochody, które, no trzeba sobie powiedzieć wprost, Niemcy będą sprzedawali samochody teraz nie do Chin, tylko do krajów południowej Ameryki, a w zamian za to Niemcy obiecali południowej Ameryce otwarcie rynku na przede wszystkim wołowinę. Czy uwzględniamy w polskiej produkcji, szczególnie teraz, kiedy jest brak możliwości planowania pod względem dostaw energii, być może takie duże gospodarstwa nie będą w stanie w ogóle funkcjonować za kilka miesięcy, bo ta energia będzie musiała być reglamentowana. Czy jesteśmy w stanie zaplanować jakąkolwiek produkcję i eksport tej produkcji, jeżeli wiemy, że to od rynku niemieckiego zależy zapalenie płuc, kiedy tam jest czkawka, to u nas jest natychmiast zapalenie płuc, lub panie ministrze, od decyzji niemieckich nasza sytuacja związana z eksportem. I zaraz, jeżeli można, to pytanie do pana posła. A dlaczego zacząłem od tego, czy będziemy mieli co eksportować? Czy jako Unia Europejska nie idziemy w jakiś ślepy kierunek na ścianę, redukując swoją produkcję w myśl dość utopijnych, ładnie wyglądających, ale utopijnych założeń związanych z Zielonym Ładem? Faktycznie Niemcy parli, i zresztą to nie jest tylko zdanie nasze, to jest zdanie radców rolnych, ja nie będę zdradzał z jakich krajów, ale z Europy Zachodniej, którzy mówią, że Zielony Ład jest promowany przez Niemców, ponieważ silny przemysł niemiecki potrzebuje rynków zbytu, no i upatrzono Amerykę Południową jako ten obszar, gdzie będzie można eksportować, a czym oni mogą zapłacić? Dobrej jakości, w dużej ilości i tanią żywnością, wołowiną argentyńską, drobiem brazylijskim, śrutą sojową, pszenicą, pewnie cukrem jeszcze i tak dalej. Unia Europejska dalej w tym kierunku brnie. No przecież miesiąc temu podpisano umowę o wolnym handlu z Nową Zelandią, która może dostarczyć ogromne ilości wołowiny i produktów pochodzenia mlecznego. My musimy jednak robić wszystko, żeby nie dać się od tego uzależnić. Stąd również i moja, chociaż przysparza mi to wielu wrogów, determinacja w tym, żeby nie dopuścić do samosprawdzającej się przepowiedni, czyli że Unia Europejska przywali własnemu rolnictwu. My musimy szukać możliwości zwiększania produkcji, szukania możliwości eksportowania przede wszystkim poza Unię. Unia jest nasycona. Jeszcze za chwilę okaże się, że bardziej lukratywne będzie sprowadzanie z Ameryki Południowej. Musimy szukać nowych kierunków. One są z grubsza jakby zdefiniowane. No, tam, gdzie żywności potrzeba, gdzie ludzi przybywa, to są kierunki trudne. My tam nie byliśmy. Mówię o zarówno krajach północnej Afryki, gdzie głód realny grozi, krajach czarnej Afryki, gdzie my w ogóle nie umiemy handlować
inwestować, a tam ci, którzy by tam zainwestowali, oczywiście warunki trudne, układy mafijne, klanowe, generałowie, którzy głowę obcinają i tak dalej, ale ktoś, kto będzie, wejdzie do Afryki Czarnej, będzie miał możliwość zarabiania pieniędzy. I kolejny obszar, bo my mitologizujemy Chiny, oczywiście, no Chiny, tylko że przymykamy oko na to wszystko, co w Chinach się dzieje w zakresie praw człowieka, no bo trzeba do nich tam sprzedawać. Bardzo potencjalnym rynkiem jest Azja Południowo-Wschodnia, czyli grupa ASEAN, ale to tym bardziej, no kto sobie z małych przedsiębiorców, średnich przedsiębiorców w Polsce poradzi w Singapurze, w Kuala Lumpur, no, no, w Ho Chi Minh, no nikt sobie nie poradzi. Tu musi państwo pomóc. Rolą państwa jest uwiarygadnianie firm, jest rozwiązywanie problemów weterynaryjnych i fitosanitarnych, które są niezbędne na poziomie administracji. To musi być rozwiązane, ale również, to do Marcina trochę, musi być baza danych polskich firm, bo w takiej sytuacji i prezydent, i ministrowie, i ja kiedyś byłem, dobrze, spotykamy się z tymi ważnymi gdzieś tam w innych krajach, oni mówią, dobra, my potrzebujemy, panie, 300 pszenicy, ileś tam wołowiny, ileś baraniny, ileś czego, no my wszystko niby mamy, ale gdzie, u kogo, w którym magazynie, w której firmie. Nie mamy takiej bazy danych, która by natychmiast pozwalała uruchomić informacje do tych podmiotów, że jest zainteresowanie, więc następnego dnia informujemy i próbujemy dograć warunki finansowe. Ogromny, chłonny rynek chiński, o którym mówi pan minister, no to jest też arcyistotna sprawa. No jeżeli, proszę państwa, rynek chiński jest na 19 miejscu, jeżeli chodzi o eksport z Polski, to jest, my więcej eksportujemy do Norwegii niż do Chin na taki chłonny rynek. No i to jest moje pytanie. Oczywiście będziemy się obrażać, jak to zwykle Polacy, na różnego rodzaju standardy panujące tu i ówdzie, natomiast wszyscy handlują. Jeżeli weźmiemy pod uwagę statystykę, że Polska ogółu eksportu ma 5,5 miliarda dolarów do Chin, ogółu eksportu wszystkiego, drewna, elektroniki, która nie jest nasza, występuje na naszych listach eksportowych do Chin, a sami Niemcy tylko żywność eksportują za 4,6 miliarda do Chin, kiedy my sprzedajemy mleko, Jarku, popraw mnie, 30% to jest eksportu na rynek unijny, dobrze mówię, w ogóle 30% to jest eksport, w tym na rynek unijny 65% z tej całości, z tej kwoty, proszę państwa. I co to oznacza, że oni reeksportują nasze mleko. Chińczycy myślą w wielu przypadkach, że piją mleko niemieckie, a nie mleko polskie. I teraz moje pytanie w związku z tym. Jeżeli oczywiście wielka gospodarka niemiecka jest znacznie silniejsza niż ta polska, ja nie chcę jej tutaj, broń Boże, porównywać, ale mamy ten ogromny potencjał. I teraz kiedy słyszymy niedawne publikacje w niemieckich mediach, zdaje się Deutsche Welle, opublikowało informację, że ambasador chiński poinformował Niemców, że jeżeli będą nierówno traktowały podmioty chińskie na niemieckim rynku, no to przypomniał im, że Niemcy chcą eksportować za 150 miliardów dolarów samochody do Chin, grożąc palcem. Pytanie jest więc następujące. Czy ludzie tutaj obecni na sali, wszyscy producenci, ogromni eksporterzy, producenci i ci, którzy eksportują zboże, gromadzą i eksportują zboże, mają brać fundusz, kredyty inwestycyjne, wiedząc, że państwo polskie może na przykład, tak jak Niemcy próbowały, traktować w sposób niekonkurencyjny na przykład niemieckie chińskie spółki na swoim rynku, no i doprowadzić do sytuacji, że Chińczycy powiedzą, w takim razie swoje mleko możecie sprzedawać do Nowej Zelandii, ale nie do nas. Na pewno nie będziecie z nami handlowali. No Niemcom już grożą wyraźnie. Pytanie, czy Polski to nie spotka? I co z tymi kredytami wtedy? Z tą perspektywą pójścia dalej na wschód? Do pana posła Krajewskiego. Pan poseł wylosował. Bardzo proszę. 2 minuty. No tutaj dużo rzeczy padło z ust pana Marka. No chciałbym się odnieść do tej wartości eksportu, bo my mówimy 37 miliardów, 44 miliardy euro. Za chwilę może być 55, ale patrząc na współczynnik ilościowy, to wcale nie jest więcej, bo czasem w niektórych obszarach wręcz widzimy recesję, bo chodzi o to, że coraz wyższe ceny, więc wartość od razu automatycznie eksportu rośnie, więc to też trzeba przeanalizować dokładnie. Oczywiście tych rynków zbytu trzeba szukać i nie obrażać się, bo my tak naprawdę w samej Unii Europejskiej to jest 5-6 krajów, z którymi sobie swobodnie gramy, a co zresztą? Tutaj pan minister mówił, że rynek jest nasycony, no ale to też jest polityka rządu, żeby tych tutaj obszarów szukać i tą niszę wypełniać, ale też to, co padło w temacie Chin chociażby,
polska mleczarnia mlekowita dawno już tam próbowała sobie poradzić, ale bez takiego wsparcia i zapewnienia, że to wsparcie rządu będzie, no to może być, dzisiaj inwestujemy, przygotować musimy też pewne linie do tego, żeby na ten rynek wejść, bo to przecież i odpowiednie oznakowanie i standardy musi wszystko spełnić, a za chwilę polityka rządu może doprowadzić do tego, że ktoś powie stop, nie chcemy z wami rozmawiać, dziękujemy, do widzenia. Więc tu jest ogromna rola państwa, rządu, instytucji, nie tylko firm i przemysłu, bo znamy wiele polskich firm, które właśnie nastawiły się na konkretny rynek, chociażby województwo podlaskie, rynek rosyjski. Firmy transportowe, firmy, które miały swoje oddziały w Rosji, tak? No przychodzi, nakładamy sankcje, stop, i co z tymi firmami, tak? Nie tylko tarcze, że zapłacimy za wszystko, tylko trzeba gdzieś mieć w zanadrzu takie rozwiązanie, taką alternatywę dla tych firm, że jak nie w tym miejscu, to w innym miejscu sobie poradzimy. Jak będziemy tak ukierunkowanie, że tylko tam i nigdzie więcej, z tymi nie będziemy rozmawiać, bo oni są niedobrzy, z tymi chcemy rozmawiać, ale trzeba tych obszarów, które można wykorzystać, szukać. Dziękuję. Czyli pojawia nam się magiczne słowo dywersyfikacja rynków zbytu. Panie ministrze, pan minister Krzysztof Cieciura od Nowa RP, ale ad vocem? Tak, ad vocem. Ja chciałem się tutaj z panem posłem nie zgodzić, bo wartość eksportu rośnie z różnych względów. Czynnik inflacyjny oczywiście jest też, ale wolumeny też rosną. Nie mamy możliwości porównania i pokazania eksportu tylko w wolumenach. Poszczególnego produktu można, na przykład pszenicy wolumen można pokazać, tam zbóż, ale nie można tego zrobić, po prostu jest taka masa w kategorii, taka masa jest produktów, że no nie jest, powiedzmy, możliwym porównanie wolumenu sera żółtego. Jeżeli jeden ser żółty można sprzedawać za, nie wiem, 20 parę złotych, a jeden za 40 parę złotych, to nie jest możliwe, powiedzmy, porównanie tego wolumenu. Dlatego każde państwo pokazuje wartość eksportu, tak jak Polska. Także chyba, że pan poseł zna jakiś inny kraj, że posługuje się wolumenami całego asortymentu, jaki jest produkowany na rynku, bo to jest niemożliwe. Bardzo dziękuję. Pan Marcin zmieścił się w czasie. Ad vocem zgłaszała się pani prezes Monika Piątkowska, również jedna minuta. Bardzo dziękuję. Ja do wcześniejszych wypowiedzi i ciąg dalszy obecnego okresu niewykorzystanych szans. Mówimy tutaj o otwieraniu nowych rynków zbytu i o szansach, które przed nami się otwierają. Bardzo konkretny przykład, który chciałam podać w nawiązaniu trochę do tego, co tutaj padło, że mniejszym i średnim firmom trzeba pomagać, duże sobie poradzą. Nie zawsze. Rzeczywiście kwestia tłumaczeń, targów, wystaw, promocji, małe, średnie potrzebują tutaj absolutnie wsparcia i na tym poziomie duże sobie radzą doskonale, to prawda. Natomiast są takie aktywności, a przynajmniej powinny być takie aktywności państwa, bez których nawet duży przedsiębiorca sobie nie poradzi. Konkretny przykład. Agresja Rosji na Ukrainę, zablokowanie zboża, wszyscy znamy temat, głód w Afryce Północnej, prosi się sam, sprzedaj mi zboże, rynek egipski, tak? Znamy ten problem wszyscy. Polska ma pszenicę, mamy nadwyżki, możemy tą pszenicę do Egiptu sprzedać? Otóż nie możemy. Problem na etapie świadectw fitosanitarnych. Do dzisiaj niezałatwiony problem. Mamy rynki, mamy konkretne zapytania. Jak mówię, strona egipska wręcz się prosi, nie trzeba tutaj wykonywać całej tej pracy administracyjnej. Trzeba po stronie polskiej dyplomacji ekonomicznej, dzisiaj była mowa o tej dyplomacji ekonomicznej, która w moim ocenie w ogóle nie działa, porozmawiać z służbami egipskimi i umożliwić firmom, dużym koncernom, małym, handlowym sprzedaż pszenicy do Egiptu. Konkretny przykład. Bardzo dziękuję. Zaraz panu ministrowi Cieciurze się trochę zbiera, bo tutaj już jest jedna wrzutka, więc prośba o zapamiętanie, ale zgłaszał się też pan poseł Urbaniak, więc już po drodze zaczepimy. Półtorej minuty. To chyba będzie taki standard, że będziemy robić sobie ad vocem. Ja chciałbym właśnie też zrobić ad vocem do dwóch rzeczy, które tu już zostały powiedziane, czyli do kwestii kierunków, w których też działamy. Cały czas niewykorzystany jest region Azji Środkowej, no też bardziej południowej, zaczynając od Iranu przecież, który jest bardzo chłonnym potencjalnie rynkiem, na który moglibyśmy wchodzić, ale to się wiąże jeszcze z jedną rzeczą, której tutaj na pewno dzisiaj brakuje,
czyli z dobrą analizą rynków, na które potencjalnie moglibyśmy wchodzić. I tutaj znowu wracamy do doradców, do analityków, którzy powinni przygotowywać w ministerstwie także dobre analizy dla potencjalnych inwestorów, potencjalnych eksporterów, którzy chcieliby wchodzić na rynki zewnętrzne. No to, co zostało tutaj powiedziane przez Marcina na temat szkoleń, świetnie, szapoba, super, że są te szkolenia, ale czasem potrzebne są też gotowce, czasem potrzebne są bardziej pogłębione analizy i tego na pewno dzisiaj brakuje, nad tym warto byłoby się pochylić, no bo polscy przedsiębiorcy po prostu tego potrzebują. Bardzo dziękuję, przechodzimy do pana ministra Cieciury, który dużą cierpliwością nas obdarzył. Bardzo proszę. Ogromną, no ale panie pośle, no to się zdecydujmy, czy szablony, czy pogłębione dane, bo to są dwie różne rzeczy, albo szablony, albo coś pogłębionego. Ja uważam, że należy jednak dostosowywać się do warunków, do tych klientów, którzy do nas sami się zgłaszają i uważam, że dzisiaj to jest klucz akurat, jeśli chodzi o polski eksport, bo my rozmawiamy o rynkach takich, o tym regionie świata, my wykorzystajmy te szanse, które same do nas na ten moment przychodzą i gdzie sami klienci do nas pukają i my to robimy dzisiaj, rozmawiamy z różnymi państwami, w dużej części z państwami afrykańskimi, również z Egiptem. Tutaj znam tą sprawę, ona nie rozbiła się tylko i wyłącznie o te świadectwa fitosanitarne. Tam większym problemem, z bardziej zasadniczym było jednak pewne kwestie proceduralne, których przy tym przetargu, który został dwukrotnie ogłoszony przez Egipt, polscy przedsiębiorcy jakby nie spełnili, czy się do nich nie odnieśli. I to oczywiście możemy rozmawiać, jak to należy rozwiązać, jak ewentualnie stworzyć jakieś inne struktury. Natomiast Egipt też ma swoje procedury bardzo specyficzne, bardzo trudne często do spełnienia i tutaj też potrzebny jest jakiś wysiłek do tego, żeby sobie przez nie poradzić. Oczywiście zawsze będziemy patrzeć przez pryzmat naszego rynku jako przez pryzmat pewnych niewykorzystanych szans, natomiast ja mam głębokie poczucie tego, że całkiem mocno poszliśmy do przodu, ponieważ rzeczywiście KOWR angażuje się w wielu kwestiach wystawowych, gdzie jeździmy i zdobywamy te rynki gdzie w różnych miejscach. My jako ministerstwo finansujemy naprawdę wielu sektorom targi, to żeby mogli się wystawić. Na przykładu obszar, który też ostatnio był totalnie zaniedbany i nigdy on nie był doceniony w sensie pewnego produktu, polskiego produktu, to jest kwestia ryb. Dzisiaj w ogóle nie rozmawiamy o tym, bo to też nie jest jakby nasza właściwość, ale my też jak po raz pierwszy, już po raz trzeci w Barcelonie się odbywają największe, najważniejsze targi żywności morskiej przede wszystkim na świecie i my tam po raz trzeci wystawiliśmy narodowe stoisko. I mam poczucie, że w większości sektorów takie stoiska wystawiamy. Mało tego, wchodzą w to również samorządy wojewódzkie, które jeżdżą, rozmawiają, robią również tą swoją dyplomację. Dzisiaj ja powtórzę swoją tezę, ja absolutnie jestem zdania tego, że to nie państwo jest od tego, żeby zdobywać dla kogoś rynki w jakimkolwiek sektorze. My jesteśmy od tego, żeby gwarantować możliwość funkcjonowania na tych rynkach naszym przedsiębiorcom i rzeczywiście tych przedsiębiorców brać na pokład samolotu, jeździć, reprezentować ich, dawać im twarz. I my to robimy, my do tego docieramy, pomagamy, staramy się z naszym przedsiębiorcom to odnosić. A jeszcze wykorzystam ten moment, że jestem przy głosie i tak długo czekałem i tutaj państwo mieli po kilka razy ad vocem, to ja pociągnę ten temat dalej. Jakiś czas temu pan minister łączył się z nami z auta i ja całe spotkanie miałam wrażenie, że po prostu na telefonie jestem tak mała, że nie widzi, że ja tak z tym długopisem, ale to się okazuje, że to jest jakiś większy problem. Bardzo proszę. Czy problem, czy ta energia, którą też wykorzystujemy w resorcie, bo moi koledzy też mają wiele pomysłów i je realizują. Natomiast, szanowni państwo, rozmawiamy oczywiście, to znaczy ja wiem o tym, że sytuacja w Europie i tych głupich pomysłów, które z Brukseli wypływają, jest dosyć poważna, natomiast moim zdaniem te katastroficzne wizje się na samym końcu nie skończą, ponieważ nie będzie przyzwolenia na samym końcu społecznego w stosunku do tego, natomiast to jest też szansa dla naszych rolników, ponieważ ta produkcja w Holandii będzie spadać, w Niemczech też sobie narzucają te wszystkie kajdany, w Irlandii też 50% redukcji emisji różnych gazu. W innych państwach bardzo, bardzo podobnie. My do tego nie dopuścimy, nie doprowadzimy do tego, żeby ta spadek produkcji był tak radykalny i żeby to była polityka rządowa. To nie będzie na pewno nasza polityka. Dlatego to też będzie szansa na to, żeby wchodzić w kolejne rejony, w kolejne elementy. I szanowni państwo,
my tutaj ciągle jakieś piące dla zwierząt. To już było dawno temu, naprawdę. Dzisiaj człowiek, który głosował przeciwko piące dla zwierząt, jest wicepremierem odpowiedzialnym za rolnictwo w Polsce i naprawdę przestańcie bić w tym bębenek, bo to nie ma większego sensu. Bardzo cieszę się, że jakby tutaj faktycznie zakończyliśmy ten temat. Dzisiaj wrzuciłabym kamyczek o tych biopaliwach, ale sobie oszczędzę. Mam jeszcze trzy głosy ad vocem. Pani prezes Piątkowska, Marcin Wroński i pan poseł Krajewski, poseł Urbaniak w tej kolejności i pan minister Ardanowski po półtorej minuty każdy. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo pani redaktor. To ja jeszcze dwa zdania a propos Egiptu i pszenicy. Nie, problem nie jest proceduralny w konkretnym przetargu. Ja nie mówiłam o żadnym przetargu. Problem jest generalny, systemowy i problem nawet, powiem panu ministrowi, nazywa się tiletia, to jest grzyb, który, podobna sytuacja jest, mówiliśmy tu o rynku niemieckim i o gospodarce niemieckiej, o Niemcach, którzy tutaj nam chcą destabilizować rynek, nie muszą sami sobie z tym doskonale radzimy. Niemcy tego grzyba nie mają, mimo że mają pszenicę podobną do naszej, a my ten grzyb mamy. Dlaczego? Dlatego, że troszeczkę inaczej właśnie administracja niemiecka zadziałała i dyplomacja ekonomiczna w rozmowie z Egipcjanami, a my nie zadziałaliśmy w ogóle. Problem nie jest konkretnego przetargu, tylko problem jest systemowy, który do dzisiaj niestety nie został rozwiązany. Bardzo pana ministra proszę, aby zechciał ten temat podjąć, bo liczymy tutaj bardzo na wsparcie. To jest rynek, którego nie trzeba zdobywać. To jest rynek, który sam się prosi, wręcz oczekuje dzisiaj pomocy. I to jest niemoralne, że my mając tą pszenicę nie jesteśmy w stanie jej tam wyeksportować. Zostało 25 sekund. Cóż za rozrzutność czasem. Marcin Wroński. Dziękuję bardzo. Ja chciałem odnośnie tych świadectw fitosanitarnych i weterynaryjnych. No nie jest tak, że każde państwo ma obowiązek ustalić z Polską świadectwo fitosanitarne czy weterynaryjne. Niekiedy służby nasze dobijają się, ponad po 3 lata są przypadki i bez odpowiedzi. Do odpowiedników takich służb w innych krajach, mało tego, niekiedy tych odpowiedników nie ma. I co do handlu czy zbożem, czy w ogóle żywnością, to istnieją 3 rodzaje handlu. Jeden to jest na podstawie świadectw fitosanitarnych, czyli nasza, załóżmy, weterynaria czy nasz PIORiN ustala z odpowiednikami za granicą. Jedne to są przetargi rządowe, gdzie rząd określa parametry danego produktu, jak w przypadku zboża. I to zboże jest kupowane lub w ogóle może być handel bez świadectw fitosanitarnych. Także istnieją 3 rodzaje i to nie jest wcale takie proste, żeby, powiedzmy, takie świadectwa nieraz ustalić. Także większym problemem według mnie jest to, że w Polsce przedsiębiorcy nie są w stanie sprawnie zorganizować na przykład 70 tysięcy ton zboża i wysłać. To jest większym nawet problemem dla mnie kiedy, niż same świadectwa. A co do samego systemu, jaki funkcjonuje, kontaktu i podziału, powiedzmy, roli przedsiębiorcy, a urzędnika, to ja uważam, że to jest dobry podział, ponieważ no, nikt tak dobrze nie zna rynku i nie zna, powiedzmy, potencjalnych swoich odbiorców jak przedsiębiorca, no żaden urzędnik. No to wiemy doskonale, jak, co może, powiedzmy, zdziałać urzędnik, a co, w jaki sposób działa przedsiębiorca. I system taki, że przedsiębiorcy, kiedy widzą możliwość sprzedaży danych produktów w danym kraju, zgłaszają się do administracji i mówią o danym kraju, o danych targach i tak dalej, i wtedy administracja to organizuje. Uważam, że to jest najlepszy pomysł, bo jak mówię, żaden jeden czy dwóch urzędników w danym kraju nie załatwi tyle, co przedsiębiorcy, którzy funkcjonują w danym produkcie praktycznie od wielu, wielu lat. Bardzo dziękuję. Wędrujemy do Konfederacji, później minister Ardanowski, bo takie było zgłoszenie, później minister Krajewski. Panowie, bijcie się. Nie wiem, dobrze, nie odnotowałam, który był pierwszy. Dobrze. Podlasie. No ja muszę się odnieść do tego. Ta piątka, ona musi wybrzmieć, bo znowu dzisiaj mamy biodiesla, biokomponenty i nie można tylko o rolnictwie i o rolnikach mówić super na dożynkach, kiedy się każdy chce pojechać tam, zrobić sobie piękne zdjęcie i wrócić i zapomnieć o problemach. Albo mówimy na stałe o tym, albo nie mówimy. Ciągle jest rzucanie na Unię Europejską, na Niemców. Wiadomo, że Niemcy nie będą dbać bardziej o nas niż o siebie. To jest oczywiste, ale pośród tych tylu nazwisk niemiecko brzmiących jest takie dziwnie polsko brzmiące nazwisko, Wojciechowski. I od niego wymagamy i wymagajmy, bo tyle PiS mówił. Będziemy mieli swojego komisarza, zobaczycie, co dzisiaj nam komisarz przygotował, zapewnił, że my możemy powiedzieć wszyscy, jak tu jesteśmy. Dzięki temu, że komisarz jest z Polski, to wynegocjowaliśmy to, tam, to czy coś innego. Były te 3 pytania, 3 czynniki. Dzisiaj
bezwzględnie trzeba wykorzystać środki z PROW-u na lata 2014-2020, 18 miliardów nie jest w żaden sposób lokowanych jeszcze, 60% wydatkowania środków, to trzeba przyspieszyć, to trzeba zmienić, ale słyszymy co, w nowym już planie strategicznym zdejmuje się środki z drugiego filara na pierwszy, to jeszcze jestem w stanie w jakiś sposób zrozumieć, ale to, że z budynków, które były finansowane z PROW-u, zdejmuje się finansowanie tylko i wyłącznie na zakup maszyn. Maszynę mogę każdą wynająć, ale budynku się nie tak łatwo już się nie wynajmie. Więc trzeba myśleć perspektywicznie, jeśli chcemy to rolnictwo rozwijać, bo na razie jak patrzę na KPS, który liczy 1238 stron, a sam spis treści liczy 30 stron, no gratuluję, myślę, że tu wszyscy przeczytali, już są na stronie 1237, także jutro skończymy to czytać. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zaraz oddam panu ministrowi głos, żeby się mógł odnieść, ale mam tutaj małą kolejkę, więc proszę o wyrozumiałość. Pan poseł Urbania. A ja tylko 15 sekund. Proszę. Liczę. Ja na sobie w głowie to układałem, kiedy pan poseł mówił, bo wiedziałem, co będzie mówić. Panie pośle, co wy będziecie przez 10 lat mówić o piątce dla zwierząt? My będziemy robić interesy z Egiptem, z Afryką, a wy będziecie zgłaszać i mówić, uważajcie, bo oni piątkę dla zwierząt by chcieli 5 lat temu wprowadzić, tak? Będziecie o tym mówić. Naprawdę, nie wbijajcie, jeśli mówiliśmy o tym, jak politycy mają nie wbijać kija w szprychy, to właśnie apeluję do was, żebyście tymi działaniami tego nie robili. I szanowni państwo, jeśli chodzi o komisarza Wojciechowskiego, jeśli chodzi o Brukselę, słuchajcie, wy tam macie większość. Przecież Timmermans jest Europejskiej Partii Ludowej, ale Timmermans czy Sienkiewiczus to są politycy w Europejskiej Partii Ludowej, waszej partii. Naprawdę pomóżcie nam wpływać na nich, na politykę, o której krzyczycie i którą chcecie tutaj realizować w Polsce, będzie nam wszystkim łatwiej. Na matematyce miałam, że 40 sekund to więcej niż 15, ale na pewno mnie oszukali. Poseł Urbaniak. To już w zasadzie zostało w dużej części powiedziane, wyjaśnione, ale mimo to powtórzę. Ta piątka dla zwierząt to była wręcz przełomowa akurat. Przełomowa o tyle, że spora część partii rządzącej pokazała, że jest w stanie dostosować się do tego, co wymyślają sobie ekoszury. I to jest rzecz bardzo przykra właśnie, że ta wola polityczna, a wiemy wszyscy, że wola polityczna jednak jest bardzo istotna w prowadzeniu jakichkolwiek działań państwa, jest bardzo istotna także przy prowadzeniu jakiegokolwiek handlu, bo to definiuje, jakie będą warunki prawne do handlu, jakie będą warunki prawne do rozwoju właśnie firm. Więc no niestety, ale to będzie się za państwem ciągnąć. Ja rozumiem pana ministra, że się wścieka, natomiast po prostu oby nigdy więcej czegoś takiego, oby nigdy więcej takich działań. No tu wiemy też, ja zresztą już jakieś 2 miesiące temu wspominałem o tym, że będzie problem z ustawą o biopaliwach, ponieważ ten narodowy cel wskaźnikowy się obniża i to będzie powodować zmniejszenie też przecież popytu na biopaliwa. No to uderzy bezpośrednio w polskich rolników. No państwo powinni brać to pod uwagę. Bardzo dziękuję i a propos przełomowego momentu piątka dla zwierząt, to ja do pana ministra Żdanowskiego na 1,5 minutki. Nie, ja o piątce nie będę o piątce mówił. Ona była tym momentem utraty zaufania przez polską wieś do partii rządzącej i to niestety trwa. Mówię to z wielkim smutkiem i żalem. A to, że opozycja wykorzystując bujeckie prawo będzie to przypominała, to tak zawsze było. Ja chcę mówić o innej polityce. Handel w każdym kraju, import, eksport jest elementem polityki tego kraju. To tylko nam się tak wydaje, że mamy dobry produkt i składamy komuś ofertę, im tego brakuje, więc z radością nasze produkty będą kupować. Otóż tak nie jest. Tutaj może szczególnym przykładem są Chiny, które sprowadziły wręcz handel do roli narzędzia politycznego. Ja miałem okazję rozmawiać z wieloma ministrami chińskimi, z doradcą premiera Chin, który specjalnie przyjechał do Polski po to, żeby się ze mną spotkać. Rozmowa była taka, umożliwimy wam zwiększenie eksportu polskiej żywności pod warunkiem, że zgodzicie się na inwestycje w sektor przetwórstwa rolno-spożywczego w Polsce. Oddacie nam zakłady. To jest polityka Chin. Czy w nią wchodzić? To jest sprawa zawsze dyskusyjna. Dlaczego jest potrzebna rola państwa? Rola państwa to nie jest tak, żeby tam tylko i wyłącznie hotel załatwiać temu przedsiębiorcy i tam dać mu tłumacza czy tłumaczkę, bo sam sobie nie poradzi.
to jest budowanie pewnych relacji politycznych i nie z każdym krajem będziemy handlowali. To nie jest tak, że każdy kraj jest dla nas potrzebny i korzystny. Niektórzy w Polsce denerwują się, że handel z Rosją, z bandytą w czasie wojny handlować, to są pewne działania, które państwo podejmuje i niestety wszyscy jako obywatele tego państwa musimy się pewnym standardom, regułom podporządkować. Ale są sytuacje różnych napięć, gdzie nikt inny ich nie wytłumaczy. Ja przypomnę wojnę wizerunkową z Czechami. Kiedy Czesi, wykorzystując nakręcony przez TVN materiał odnośnie jakichś tam nieprawidłowości, w dużej mierze przyjaskrawionych, związanych z bydłem, z ubojem bydła, nakręcili u siebie z powodów również politycznych, żeby chronić własne rolnictwo, żeby Babisz mógł swoją firmę promować, ówczesny premier, przypomnę, nakręcono spiralę takiego zohydzenia polskiej wołowiny, ba szerzej całej polskiej produkcji żywności, że właściwie ona jest trująca, toksyczna. Żadne argumenty racjonalne nie przemawiały. Nie i nie. Ja się spotykałem z ministrem z Czech wielokrotnie i w Brukseli, i w Warszawie, i w Pradze. Tam mówię między wierszami, mówiłam, ja tak muszę. Co zadecydowało o tym, że nagle jednego dnia się wojna skończyła? Mówię, dobra, nie podoba ci się nasza wołowina, chociaż u was jest też wiele przykładów błędów związanych z bezpieczeństwem żywności i tam wykazaliśmy wtedy, zresztą sami o tym pisali, nielegalne uboje i gdzieś tam nieoznaczone zwierzęta bez kolczyków, nielegalny rynek mięsa w centrum Pragi i tak dalej. Ja to wypunktowałem, obśmiałem, powiedziałem, w takim razie od jutra zaczynamy bardzo szczegółową kontrolę piwa czeskiego w Polsce. No nie wygłupiaj się. Krzysztof, nie wygłupiaj się. Dobra, to już puśćmy w niepamięć tą wołowinę, już nic nie będziemy kontrolowali. Żaden przedsiębiorca tego by nie był w stanie wywalczyć. Dlatego jest tak potrzebna ścisła współpraca. Jeżeli gramy do wspólnej bramki, nie walimy się cepem, bo tu tak czasami jest, że te polsko-polska wojenka to choćby na złość, żeby zaszkodzić drugiemu w Polsce. Jeżeli gramy do jednej bramki w Polsce, pilnujemy polskiego interesu narodowego, a rolnictwo jest polskim interesem narodowym. To jest dokładnie umówiona, rozpisana na rolę pozycja przedsiębiorców i rządu. My otwieramy wam bramki, uzgadniamy to, co idzie uzgodnić, bo czasami również te weterynaryjne i sanitarne są elementem polityki. Nie chcą uzgodnić i koniec. I co im zrobisz? I co im zrobisz? Tak nawet na marginesie. Z jednej strony Egipt mówi, że potrzebował polskiego zboża, ale kiedy pojechał Ławrow do Egiptu, pomimo już otwarcia Odessy, to Egipcjanie zerwali wszystkie kontrakty handlowe z Ukrainą, bo Ruscy zaoferowali swoje zboże. To jest polityka również suwerennego państwa egipskiego, więc my nie wiemy, jakie było drugie dno tego całego wydarzenia. Ścisła współpraca polskich przedsiębiorców i przedstawicieli władz i tych agentów, które tu są reprezentowane. I KOWR-u, i tutaj z wielkim nadzieją patrzę na Krajową Grupę Spożywczą, jest członek zarządu Tomek Nowakowski, bo to jest również ta nasza siła, kolejny wielki, potężny podmiot, aby się rozwijał, bo jak na razie to może się w polityce kadrowej zagrzebać, ale to może być ta siła, która pozwoli również istotnie wzmocnić nasze możliwości eksportowe. Ja naprawdę macham i staram się tutaj pokazać, że to ten czas już tak sobie, ale jakoś lepiej może stoję. Ad vocem zgłaszała się pani prezes Piątkowska, pan poseł Krajewski, więc po jednej minucie i przejdziemy do podsumowania, drodzy państwo, bo jest gorąco, więc proszę już sobie układać, szczególnie pan minister Cieciura, swoją krótką, zwięzłą wypowiedź podsumowującą. Pani Monika Piątkowska, Polska 2050, Szymona Hołowni. Bardzo dziękuję. Oczywiście, że i uzgadnianie świadectw i generalnie polityka międzynarodowa nie jest sprawą łatwą. Ale polityka przede wszystkim musi być skuteczna, zwłaszcza w tym sektorze, który jest dla nas priorytetowy. I polityka również polega na tym, żeby umieć budować sojusze. My na razie umiemy się skłócić z każdymi, tak jak kiedyś tam powiedzieliśmy, jeszcze się z Morzem Bałtyckim nie skłóciliśmy, ale wszystko przed nami. Więc to jest pierwsza kwestia. Ja chciałam tutaj wspomnieć, bo padła informacja o handlu zbożem też w kontekście rosyjskim. Porozumienie, które omówić przykład turecki.
porozumienie, które zostało zawarte pod parasolem ONZ-u, Rosja, Turcja, Ukraina odblokowujące Morze Czarne. Ja mam do dzisiaj niesmak, jeżeli chodzi o to porozumienie, bo z jednej strony ono oczywiście było potrzebne, żeby odblokowanie portów Morza Czarnego było potrzebne, ale tutaj Turcja, która wykorzystała dla odmiany swoją szansę na rynku międzynarodowym, absolutnie, dokonaliśmy tak naprawdę dealeru złodzieja z paserem, bo Rosja przehandlowała swoje zboże, absolutnie skandaliczne porozumienie, a teraz dealera z paserem, absolutnie, Turcja, która jakby była państwem, która odegrała dla siebie rolę absolutnie wykorzystania szans, ale taką z jednej i z drugiej strony, i po stronie ukraińskiej, i po stronie rosyjskiej. Dostaliśmy teraz informację, może będzie potwierdzona, że Rosja podobno tam ponad 300 ton pszenicy sprzedała do Turcji. Tu się odbywają rzeczy, które są oczywiście naganne etycznie, ale chciałam pokazać, jak tą szansę Turcja wykorzystuje. My mieliśmy tu fantastyczne pole do zagospodarowania i nie zrobiliśmy tego. Dwa zdania jeszcze, pani redaktor, skrócę podsumowanie, obiecuję. Żeby nie było, że opozycja jakby tylko o piące dla zwierząt rozmawia, ja chciałam aktualniejsze aktywności bądź braki tych aktywności rządu wskazać, które destabilizują rynek rolno-spożywczy w Polsce. Pierwsza kwestia, niewykomunikowany w rynek gwałtowne wstrzymanie produkcji nawozów przez Azoty i Anwil. W ciągu jednego dnia kilkanaście organizacji branżowych zebrało się, aktywnie zadziałało, przewidująco zasygnalizowało rządowi, panu premierowi Morawieckiemu kwestie konsekwencji związanych, że Anwil to nie tylko azoty, ale również CO2, suchy lód i tak dalej. Zamiast podziękowań od rządu, bo sygnał był chyba słuszny, skoro produkcja została wznowiona przynajmniej w jakiejś mierze, zamiast podziękowania sektor został oskarżony o destabilizację rynku. Kolejny, drugi przykład, i już pani redaktor kończę. Kwestia do dzisiaj nierozwiązana, czyli sygnały, które my przetwórcy i to właściwie w każdym mięso i mleko i owoce, warzywa dostają i markety o ograniczeniach w dostępie do gazu i prądu w ciągu tam kolejnych miesięcy, jeżeli będzie taka potrzeba, ograniczenia tak restrykcyjne, że nie będzie można produkować, przechowywać i dystrybuować żywności, bo braknie energii. Do dzisiaj temat dalej nierozwiązany. Bardzo dziękuję. Ja z kolei bardzo cieszę się, że wybrzmiał dość otwarcie temat porozumień stambulskich. Na dobrą sprawę wszyscy wiedzą, że takie porozumienia zostały zawarte. Znamy tylko w sumie dwa pierwsze porozumienia, które regulują kwestię obrotu zbożem, ale wiemy przecież też, że jest trzecie porozumienie, które reguluje ceny gazu i okazuje się, że no my jesteśmy jakby trzecią stroną, która no niestety konsekwencje tych porozumień nie będzie ponosić, a nawet nie do końca znamy treść tych porozumień, więc to jest problematyczne i na najbliższą debatę. Zgłaszał się pan... W związku z tym, że jesteśmy sąsiadem Ukrainy, na nas cały świat patrzy. Krajewski, więc jedna minuta i przechodzimy do podsumowania. Ja obiecuję, że zacznę od pana ministra Cieciury. Faktycznie musimy zwracać uwagę na to, że polska żywność, przemysł rolno-spożywczy, rolno-przetwórczy to nasz skarb narodowy i tutaj służby powinny działać natychmiastowo. Kiedy pojawił się ten słynny filmik, że dochodzi do nieprawidłowości w ubojniach bydła, tak naprawdę na jednej ubojni zostało to, nie wiadomo czy nie spreparowane w jakiś sposób też, no bo część informacji się potwierdziła, no ale dodatkowo zostało to przedstawione w taki sposób, że wszyscy tu służby muszą reagować natychmiastowo, bo to później cała branża, czy też cały sektor się tłumaczy z tego, że coś się gdzieś wydarzyło. Ale tu nie możemy też oszczędzać, bo jeśli mówią przedstawiciele Inspekcji Weterynaryjnej, że jest nas za mało, no to ta reakcja powinna być. Nie tworzymy jakieś dodatkowe etaty, Bóg wie po co, Bóg wie gdzie, tylko tam reagować, gdzie jest to niezwykle potrzebne. A później zastanawiamy się, może stworzymy służbę, która pojedzie i sprawdzi. Nie, etaty idą do Inspekcji Weterynaryjnej i reagujemy natychmiastowo. I drugi obszar, te wspomniane nawozy. Oczywiście nawozy tańsze możemy importować z różnych kierunków, z różnych krajów, tylko nie zapominajmy, że za chwilę będziemy musieli importować dwutlenek węgla, suchy lód, kwas azotowy. Czy stanie nam branża transportowa, bo się okaże, że nie mamy wystarczającej ilości AdBlue, która dzisiaj jest potrzebna do tego, by nasze diesle jeździły. Bardzo serdecznie dziękuję za tę wypowiedź. Szanowni Państwo, tym magicznym sposobem przechodzimy do podsumowania. Panie ministrze.
W jednej minucie. Szanowni Państwo, na pewno rynek rolno-spożywczy jest skomplikowanym organizmem, na którym drobne urazy mogą przyjąć negatywne konsekwencje. Mam poczucie, że jako polski rząd reagujemy tam, gdzie jest taka potrzeba. Były perturbacje z nawozami, przywróciliśmy produkcję nawozów, utrzymamy tę produkcję nawozów, będziemy wspierać rolników w pozyskiwaniu tych nawozów na kolejne sezony. Jeśli chodzi o zboże, które wpływało do nas z Ukrainy, no my realizujemy naszą politykę, musimy iść drogą środka. Z jednej strony oczywiście jest potrzeba sprawnej odprawy i przepuszczenia tego towaru, z drugiej strony my też musimy, nie możemy doprowadzić do zasypania nas tym produktem i do tego też nie doprowadziliśmy, udało się to rzeczywiście dosyć płynnie przeprowadzić. To, co przed nami, to na pewno trudna zima, trudna wiosna, natomiast my mamy świadomość tego, że jest ona kluczowa z wielu powodów i zamierzamy maksymalnie ją przepracować i wspierać sektor rolno-spożywczy wszędzie tam, gdzie będzie taka potrzeba i to też to robimy i uważam, że akurat na tej sali nie mamy sporu, nie mamy tak naprawdę sprzecznych interesów. Będzie zawsze dyskusja na to, jakich narzędzi do tego użyć i oczywiście zawsze ja, dopóki będę pracować w Ministerstwie Rolnictwa, będę bardzo chętnie Państwa słuchał i wszystko to, co możemy realizować, wdrażał w życie. Bardzo dziękuję i przechodzimy do pana Marcina Wrońskiego. Trzeba się pilnować. Mikrofon jest w pogotowiu. No powiem tak, przysłuchując się tutaj tej dyskusji naszej, to od niektórych z państwa można było się dowiedzieć, że praktycznie tak, mamy dobrą polską żywność, to jest oczywiście prawdą, potwierdzam. Chcemy ją sprzedawać, chcą od nas ją kupować, ale nikt nie chce nam pomóc. Rząd nie chce nam pomóc, administracja nie chce nam pomóc, a to nie jest tak wcale, bo przechowalnictwo i transport mamy na tak wysokim poziomie, że dzisiaj możemy iść do sklepu, na przykład wiadomo tutaj, możemy kupić żywność z każdego końca świata. Także ci, którzy mają pieniądze, to tą żywność mogą kupić. I żeby ulokować naszą żywność gdziekolwiek za granicą, to musimy najpierw wyeliminować żywność tam, z innego kraju u nich na półce, a dopiero wtedy ulokować polską żywność. I to jest praca o wiele, wiele trudniejsza niż się może wydawać. Dlatego ja uważam, że nadrzędną, powiedzmy, rolą w Polsce powinna być to, że powinna być ciągłość prac nad promocją polskiej żywności. Nieważne tak naprawdę, kto rządzi, kto jest ministrem rolnictwa, ale tak naprawdę powinniśmy zachować ciągłość naszych działań w trosce o to, żeby właśnie wybudować jak najsilniejszą polską markę i jak największej polskiej żywności za granicą ulokować. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan poseł Stefan Krajewski, Polskie Stronnictwo Ludowe. To nie jest tak, że my tu mówimy, że nie ma komu pomóc, nie ma komu wspierać, tylko chodzi o inny aspekt. Trzeba rozwiązań systemowych. Nie może być gaszenia pożaru benzyną, że coś się zadziało, dopiero jest polityka na udach oparta. Albo się uda, albo się nie uda. Albo mamy rozwiązanie, które się sprawdzi i jedziemy dalej z tym tematem, albo szukamy dopiero tych rozwiązań. No pan minister Ardanowski mówił, że często się tymi cepami okładamy. No oczywiście, że powinien być interes wspólny, rozwijamy polskie rolnictwo, rozwijamy przemysł rolno-spożywczy, rolno-przetwórczy, ale też to, co, i co pan dyrektor mówił o tej ciągłości. No ale jak będzie tak, że będzie zmieniać się władza i czyścimy z wszystkich specjalistów, fachowców tylko dlatego, że nie ta władza ich zatrudniła, no to będziemy mieli problem, bo ci fachowcy sobie poradzą, ich rynek szybko znajdzie, nawet nie oni sami muszą szukać pracy, bo ich praca znajdzie, tylko w to miejsce, nim ktoś wejdzie, nim się nauczy, nim się przyzwyczai, to okazuje się, że wszystko płynie, czas mija i trzeba nadrabiać później, więc to są ważne rzeczy, polityka jest polityką, ale też szukać tych obszarów, które są ważne i je wspierajmy, bo dzisiaj nieważne, czy prezes Grupy Azoty był powołany za tego rządu, czy poprzedniego. Mamy problem, który trzeba natychmiastowo rozwiązać, bo rolnicy już powinni mieć dziś nawozy kupione, przygotowywać się, a nie będą się zastanawiać, jaka dopłata się pojawi, a na koniec komisarz mówi, no wszystko dobrze, tylko minister, polski minister rolnictwa na złym formularzu złożył wniosek i pieniądze nie popłynęły. I czekamy znowu 2 tygodnie, 3 tygodnie, a przed chwilą na jednej konferencji prasowej siedzieli obok siebie i nie potrafił jeden drugiemu wytłumaczyć, że trzeba wzór formularza zmienić. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Eksportare necesse est. Powtórzę to jeszcze raz. Eksport jest
tym elementem, bez którego polskie rolnictwo sobie nie poradzi. Każdy ma do odegrania swoją rolę. Jest potrzebna ścisła współpraca przedsiębiorców zainteresowanych eksportem, bo nie wszyscy są zainteresowani, zainteresowanych eksportem i przedstawicieli administracji, która ma otwierać politycznie poszczególne rynki, ma uwiarygadniać tych przedsiębiorców. Tam, gdzie to jest możliwe, bo nie wszędzie to jest możliwe, uzgadniać dokumenty fitosanitarne i weterynaryjne, bo one są warunkiem uruchomienia w ogóle jakiejkolwiek wymiany, ale również jest potrzebna, o tym tu troszkę Marcin wspomniał, większa konsolidacja, współpraca samych podmiotów. W Polsce jest rywalizacja, co naturalne, różnych wytwórców na rynku krajowym, no bo każda sroczka swój ogonek chwali, każdy uważa, że jego masło lepsze, jego serek lepszy, jego tam chlebek lepszy. To jest jeszcze możliwe na poziomie, nie wiem, gminy, powiatu, może województwa. Natomiast wierzcie mi, że rozpoznawalność Polski na świecie jest bliska zera. To nie jest tak, że wszyscy słyszeli o polskiej żywności, że wszyscy z zachwytem czekają na tą żywność. To ten nierozpoznawalność Poland-Holland się z niczego nie wzięła. My nie mamy tych swoich marek. Nie wiem, czy jesteśmy je w stanie rzeczywiście stworzyć. Jedyne rozpoznawalne marki w Polsce to jest trzy, na świecie związane z Polską, to jest 3W czy 3W, to jest Wódka, Wałęsa i Wojtyła. Możemy sobie z tego kpić, drwić, ale rzeczywiście tak jest. Tak na marginesie, my musimy wykorzystywać każdy moment i każdą niszę, która się pojawia. Jeżeli Rosja wypadła z rynku alkoholi mocnych ze względu na embargo, aż się prosi, żeby znakomite polskie wódki weszły do Stanów Zjednoczonych, do Wielkiej Brytanii, do tych wszystkich sklepów wolnocłowych na lotniskach i tak dalej, i tak dalej. Tu trzeba również tym polskim producentom pomóc, biorąc ich na te wszystkie możliwe targi, bo ci mali sobie nie poradzą. Jeżeli są tylko duzi, to będzie jeździł Pernod Ricard, udając, że to są produkty polskie. Ale jest potrzebna również współpraca polskich przedsiębiorców w wypromowaniu tego wspólnego jakiegoś produktu rozpoznawalnego na świecie. Już jako dygresja taka trochę ironiczna i śmieszna. W 2007 roku, kiedy byłem wiceministrem, zastanawiałem się, czy jest jakiś produkt z Polski, który można by wypromować jako rozpoznawalny, związany z Polską. No Bigos nie, bo to popsuta kapusta, wódkę tak trochę głupio. Szukaliśmy, co mogłoby być odpowiednikiem rozpoznawalności pizzy, sera feta, jakichś tam innych tych rozpoznawalnych produktów z innych krajów. Okazuje się, że takim rozpoznawalnym na świecie jedynym produktem są pierogi. Co prawda one nie są polskie, bo one są ruskie, z Rusi. No ale Ruś czy Rosja nie jest w stanie tego wypromować, więc pewnie byśmy byli w stanie do tych Sfinksów, Ramzesów, tych globalnych sieci wejść z pierogami. Poprosiłem do ministerstwa wszystkich najważniejszych producentów pierogów w Polsce. Paru dziesięciu. Każdy mówi, że jego pierogi są bardzo dobre, więc mówię, słuchajcie, damy duże pieniądze do tych sieci restauracji globalnych. Zrobimy globalną promocję. Ja tu nawet gotów jestem zredukować zatrudnienie w Ministerstwie Rolnictwa. Wypromujemy polskie pierogi. Polish dumplings, polnisze pirogen, niech się zwie jak tam chce. Ktoś tam mówi, ale panie, ale to wszystkie pierogi z Polski. Mówię, tak jest, wszystkie pierogi z Polski. Ale tego mojego rywala z Bydgoszczy też? Też. A to nie, to ja w to nie wchodzę. Bardzo dziękuję. Pan minister mimo wszystko dobrze wprowadził temat alkoholi, więc aż żałuję, że nie na koniec dałam tę wypowiedź. Przechodzimy do pana posła Urbaniaka, Konfederacja. Tak, ja to sobie niby dworowałem, a niby nie dworowałem, mówiąc wcześniej o tej wódce jako produkcie krajowym. Ja się z tym absolutnie zgadzam, że jeśli są jakieś przewagi, w których możemy zadziałać, to po prostu je wykorzystujmy. To jest kwestia właśnie budowania całej strategii tego, co my chcemy jako państwo też zorganizować, co chcemy, jakie warunki chcemy stworzyć też dla naszych przedsiębiorców, no bo to oni będą już dalej z tym tematem jechać, więc ja
absolutnie akurat nie zgodzę się z tym, że nie wypada tego promować. Właśnie wypada, ponieważ wiele krajów też tak robi. No przecież piwa kojarzą się z Czechami, wina kojarzą się z Włochami i z Francuzami i nie ma nic w tym złego, więc dlaczego nie mamy promować wódki albo Irlandczycy czy Szkoci whisky. Więc jak najbardziej róbmy to, ale do tego właśnie idzie cały szereg innych też produktów. Generalnie to, czym mogłoby się też tutaj zajmować państwo, czy ministerstwo, czy KOWRN, to jest w ogóle polska kuchnia, którą szerzej można pokazywać, bo to też ma inne automatycznie konsekwencje, takie jak nowi turyści, którzy chcą przyjechać i ją zobaczyć, poznać, posmakować. To też jest duży potencjał, a jesteśmy krajem, który jest atrakcyjny turystycznie. To się naturalnie ze sobą łączy. Stąd istotny właśnie ten aspekt tego, że tu potrzeba też pewnej strategii dotyczącej tego, gdzie chcemy być za jakiś czas. Strategicznie też istotne dla nas jest to, by minimalizować skutki Europejskiego Zielonego Ładu, który, jak wiemy, od 1 stycznia 2023 już będzie de facto wprowadzany. I to jest rzecz, którą już kończę, to jest rzecz, którą tutaj ministerstwo musi się mocno skupić, ponieważ no inaczej będzie, tu nawiązując do tego, co powiedział wcześniej minister Ardanowski, nie będzie czego komu sprzedawać, a rynki, w które powinniśmy iść, to strategicznie właśnie jest to, by wychodzić też z naszymi produktami poza Unię Europejską, bo nie wiemy, jaka Unia będzie za 10 lat, za 15, czy w ogóle będzie istniała, więc wychodźmy też szerzej, to jest trudniejsze, no bo wspólny rynek europejski też ma już swoją specyfikę, a no, na inne państwa, zwłaszcza tej Azji, no tam jest potencjał, tam są wielkie pieniądze, wielu ludzi, idźmy w to. Bardzo dziękuję. I Monika Piątkowska, Polska 2050, Szymona Hołowni. Bardzo dziękuję. Pani redaktor, obiecałam krótko, więc w kilku zdaniach pozytywnie o okresie niewykorzystanych szans. Była diagnoza, teraz jest czas na konkretne rozwiązania. Przede wszystkim systemowe działania, systemowe wsparcie przedsiębiorców na różnym poziomie i ta świadomość, bo to jest najważniejsze, ta świadomość ze strony rządu, że to wsparcie w wielu aspektach jest po prostu niezbędne. My tutaj w różnych sytuacjach i okolicznościach przyrody współpracujemy i dobrze współpracujemy. Natomiast ta współpraca bardzo często opiera się też na takich relacjach i wzajemnym zrozumieniu poszczególnych problemów. Brakuje systemowego wsparcia. Wypisałam sobie tutaj Krajowa Strategia Promocji Polskiej Żywności. To jest droga w mojej ocenie, nad którą powinniśmy pracować wszyscy bez względu na to, z którą partię reprezentujemy, bo ta ciągłość wsparcia sektora rolno-spożywczego, systemowego wsparcia sektora rolno-spożywczego jest niezbędna. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, udało się. Przeżyliście Państwo i przetrwaliście kolejną debatę Instytutu Gospodarki Rolnej. Ja przede wszystkim w związku z tym, że widzimy się na żywo, chciałam podziękować za to, że Państwo jesteście, za to, że poświęcacie nam czas, dlatego że dzięki temu, co Państwo robicie, ci, którzy są na sali, ale przede wszystkim ci, którzy nas oglądają, zarówno rolnicy, jak i konsumenci, mogą zobaczyć, czym się Państwo między ugrupowaniami różnicie, jakie macie pomysły, jakie macie spojrzenia, jakie macie rozwiązania, ale przede wszystkim myślę, że też konsumenci są trochę bardziej w stanie zrozumieć to, co się dzieje w rolnictwie i jak ważnym sektorem polskiej gospodarki jest rolnictwo. I w imieniu całego Instytutu Gospodarki Rolnej, bo też Państwo kontaktujecie się najczęściej ze mną i to ja najwięcej gadam, bo mam mikrofon, którego jeszcze panowie mi nie wyciszyli, ale na dobrą sprawę za tym wszystkim stoi naprawdę sztab ludzi, którym bardzo serdecznie dziękuję. Serdeczne podziękowanie dla prezesa Szczepana Wójcika, który z tym moim gadulstwem też wytrzymuje. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był dzisiaj pan minister Krzysztof Cieciura od Nowa RP. Pan poseł Stefan Krajewski, reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe. Pan poseł Michał Urbaniak, Konfederacja. Pani prezes Monika Piątkowska, Polska 2050, Szymona Hołowni. Pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, Prawo i Sprawiedliwość. Pańska.
Szanowni Państwo, dziękuję. Widzom przede wszystkim dziękuję, a Państwa zapraszam na tą przyjemniejszą część dzisiejszego wydarzenia, czyli na te takie, jak to było, co ma być polskim hitem? Rozmowy, drodzy Państwo, więc na rozmowy zapraszam. Bardzo serdecznie dziękuję.